Zielona Góra, miasto wina i miodu, zagłębie kabaretowe i z pewnością lubuska stolica biegania. Zielonogórzanie pokochali bieganie i co ważne potrafią przyjemne połączyć z pożytecznym. W Zielonej Górze biegają gladiatorzy, jeże i oczywiście Mikołaje. Przed nami drugi charytatywny bieg Dobrych Mikołajów. W tym roku pobiegniemy nie 6, a już 4 grudnia. Wpisowe za start w biegu trafi do podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Zespołem Downa. Środki zebrane z pakietów startowych w tym roku zostaną przeznaczone na rehabilitację naszych dzieci, a konkretnie na zajęcia basenowe dla grupy starszej i młodszej na cały rok. Jeżeli się zapisze tylu biegaczy, ile mamy przewidzianych, będziemy mogli sfinansować te zajęcia na całym 2017 roku. Drugi bieg Dobrych Mikołajów, podobnie jak ubiegłoroczna edycja, odbędzie się na Dzikiej Ochli. Trasa biegu dla dorosłych Mikołajów liczy 10 km. Dzieci będą miały do pokonania dystans 1 km. Zapisy trwają. Zapisujemy się na stronie www.pulsarsport.pl. Tam znajdziecie Państwo taką zakładkę aktualne zapisy online i tam znajdziecie sobie Państwo miejsce, gdzie można się zapisać i będzie napisane Bieg Dobrych Mikołajów. Wchodzimy w to, jest formularz, zapisujemy się, opłacamy wpisowe, które w całości idzie dla naszych przyjaciół ze Stowarzyszenia Osób z Zespołem Downa. Bieg Dobrych Mikołajów to nie jedyna charytatywna akcja zaplanowana w najbliższym czasie. Po niezwykle udanym biegu gladiatora, który przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów, pora na wydarzenie pod nazwą A śmiech leczy wiele rzeczy. To wieczór kabaretowy dla gladiatora Rafała Adamczaka. Organizujemy 9 listopada o godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej przy ulicy Podgórnej 50 wieczór kabaretowy pod hasłem A śmiech leczy wiele rzeczy. Zaprosiliśmy tutaj trzy kabarety, które wystąpią, czyli kabaret Rewers, kabaret Nowaki i kabaret Słoiczek po cukrze. W pomoc Zielonogórzaninowi zaangażowany jest Urząd Miasta. Wioleta Haręźlak podkreśla, że Zielonogórzanie potrafią się jednoczyć. Co ważne, nie tylko środowisko biegaczy, ale coraz więcej osób po prostu, gdy słyszy, że może pomóc, bierze udział w różnych akcjach. Cały czas trwa akcja Wstawaj Rafał, czyli pomoc Rafałowi, naszemu Zielonogórzaninowi, absolwentowi 7 liceum. Dlatego też nowa forma. Biegaliśmy dla Rafała. Teraz będziemy razem z kabaretami próbowali śmiać się mimo wszystko i wbrew wszystkiemu po to, żeby zebrać dodatkowe środki na dalszą rehabilitację, wierząc, ufając i mając ogromną nadzieję, że pomożemy Rafałowi. Wszystkie szczegóły zarówno akcji A śmiech leczy wiele rzeczy oraz szczegóły charytatywnego biegu Dobrych Mikołajów dostępne są w internecie. Radosnym nastrojem pomagając Rafałowi.